Siemanko, siemanko. I znowu Robert z tej strony. Witam na kolejny odcinek. Gotuj z koksem. A co dzisiaj będzie? Ciekawostka taka mała. Właśnie dla was dzisiaj przygotuję super jagnięcinę. Jagnięcina. Kotleciki z jagnięciny. Jak widać, to jagnięcina jest... pochodzi z Wielkiej Brytanii, niby z Wielkiej Brytanii jest najlepsza. A tak naprawdę jest najlepsza, bo już nie raz to robiłem i jadłem i naprawdę jak to weźmiesz, to się rozpuszcza w ustach, tam nie wiem co, naprawdę. Zaczynamy. No bo w Polsce nie wiem dlaczego nie można polskiej jagnięciny takiej dobrej znaleźć. Nie jest tak popularna, może. No i mam, wyciągnęłem z worka, jak widać, elegancko to wszystko wygląda. Trochę tu szyku, będzie bardzo super to wszystko. Ale pamiętajcie, dzisiaj marynuję to i jutro dopiero będę piekł tym razem na grillu. Także możecie dzień, dwa dni maksymalnie w marynacie, ale dzień jak najbardziej starczy, żeby podtrzymać w tym marynacie, to mięsko dostanie ten hardkorowy aromat i ten cały smak. Co będziemy potrzebować teraz? Na pewno mięsko potrzebujemy. Ocet. Balzamiczny, tak, z miodem tutaj jest właśnie. Balzamiczny, widać trochę inny jest. No i prawda, oliwy z oliwek. No i miodu. Pierwsz. Sól. Rosemary. No i parę kawałków czosnku. Naturalnego, wiadomo. No i najpierw pokroimy je. Pokroimy je na kawałki. O tak. Będzie elegancko. Tak, przekroimy. Bardzo fajnie. O, zobaczcie. Jak to elegancko wygląda, te kawałki mięsa naprawdę będą smaczne. No jak mamy pokrojone, wiadomo, polecimy teraz z pierwszym i solą. To wszystko, trochę łapy przemyję, bo nie wiem co się dzieje. Żeby nie uwalić wszystkiego tym. Pierwszy mielony, samo się zmielił. Zawsze pierwszy najlepiej, żeby się mielił od razu. Tu jest, ten zapach daje cały świeżość. Ktoś tutaj walnął mnie tak, zaraz mi wypadnie coś. Kto to wkładał, to kurczę. Ja muszę poprawiać wszystko. No. Sól himalajska, delikatnie. No i coś, przewrócimy na drugą stronę, że każda strona dostała swoją hardkorową dozę tego smaku, tych przepraw, żeby nie było, że zabrakło z jednej strony i wtedy będzie elegancko. Ja znowu. O, tak. Pierwszy, zawsze lubię pierwszy. Jeszcze trochę soli delikatnie. No i elegancko. Jest gotowe, można powiedzieć. Teraz weźmiemy takie woreczki.
Ja tak podzielę na dwa, żeby nie zawalić za dużo w jednym. Jeszcze tu rzucimy, żeby było. Raz, dwa, trzy, sześć. Trzy, sześć, siedem w jednym. Tu jest większe. Tak i tak się zje. Dobra. Rzucamy po prostu jak drewno do pieca. Jeden worek gotowy. Drugi worek. Sporo mięsa. Fajna rzecz właśnie zrobić, jak jakieś gości przychodzą. Naprawdę z takim posiłkiem to zaskoczycie gości, bo i sobie nie zdajecie sprawy jeszcze, jak to będzie smakować naprawdę. No i resztki mamy gotowe. Teraz przechodzimy do marynatu. Do marynatu. Właśnie, otworzymy. Łapy trochę uczyszczę, żeby nie było. Olej z oliwek po dwie łyżki. Co się śmiejesz? Dwie łyżki nie pasuje ci? No, to łyżka przecież nie starczy. Dwie łyżki tam, gdzie się śmieje. Ja nie mogę. To niedobrze daje? No. Dwie łyżki oleju z oliwek. Nie wiem, co to tak śmieszne jest. No i balsamiczny z Modeny. Balsamiczny. Zobaczcie, jak to wygląda, ten balsamiczny. O. Tak. O, jedna. Druga łyżka. Starczy, to zalewamy wszystko. O, pięknie będzie. Pięknie. Tak. No i teraz miodzik, miodzik. Mamy tak. Delikatnie będzie tak mięso. Słodkie, ale to pasuje do jagnięciny jak najbardziej. Miodziku za dużo nie dawać. Tylko malutka łyżeczka. Żeby troszeczkę tam tego było. Nie chcemy, żeby było to mięso za słodkie po prostu. O, tak? Mmm. A bożkę ja oblizam. Jak zawsze. Dobra, teraz jeszcze jedna rzecz. Czosnek. Jeden mamy duże, to jedno starczy. Rzucamy czosnek. No i kawałek rosemary. Rosemary jest bardzo ważny, bo da ten cały taki aromat. Cały aromat tego mięska. Co? Co jeszcze potrzebuje? Nic. Nic? No to mi jeszcze mało? No, prawie zepsuło filmik cały. Dobra, jedziemy z koksem. Proszę zbliżyć, co tu się dzieje. Widać fajny marynacik. Teraz możemy sobie to trochę wymasować. Właśnie, że ten marynacik szedł. A coś tu, dziura jest czy co? No i ładnie, jest dziura się zrobiła. Co to za kurde? Nie ma dziury. No jak to nie ma? Jest dziura. Kość przebił dziura. Trzeba uważać, jak masaczy ten workiem. Kość ostry i dziurę może się zrobić i wtedy wycieknie wszystko i będzie dupa. O! Wymasujemy elegancko, żeby wszędzie popadło to. Zobaczcie, do środka
Jak to teraz pięknie to wygląda, to mięsko. Elegancko. O, już zapach czuję. O! O, pachnie aromatem. My teraz zawiązamy te worki. Powietrze wypuszczamy. Żeby nie było. No i cieknie, cieknie trochę. Może nie ucieknie wszystko. Jakiegoś druta muszę poszukać. To wstawiamy do lodówki. No i najważniejsza rzecz. Jutro to grillujemy. Że do jutra będzie smakowa. No i mamy tutaj zamarynowane krawleczki, jagnięciny już gotowe. Zobaczcie, jak to pachnie teraz, jak to pięknie wszystko wygląda w marynacie. No i można rzucić na grillu. Grill już najpierw nagrzejemy. Po 350 stopni. O, widać, bataty się zmarzą. Najpierw tym razem ugotowaliśmy, a teraz tylko ubrałem to trochę przygrilluję, ale również można zrobić tego hardkorowe frytki batatowe. Bardzo pasuje do tego. Wrzucamy na grill. Smażą. Jeszcze tak to wygląda. Raz, dwa. Widzę jeszcze dwa zostało. Dożymy wszystkie. O, jeszcze troszkę. Hardkorowe porcje będzie gotowa. No i trzeba pilnować, żeby to nie przepalić, bo bardzo szybko ugrilluje. Kotleciki zawrócimy. O tak. Sprawdzamy. O, szybko przerzucimy na drugą stronę. Jakiś fajny kolorek się robi. Wszystko zaraz będzie gotowe. O, wygląda, że już gotowy jest. Moje voilà. Zaraz próbujemy. Jak to jest? Ja muszę zawsze wypróbować. Jest to brudny. Jak to teraz wyszło? O, fajnie, rękami możemy jeść sobie. Naprawdę powiem. Zobaczcie, jak to mięsko. Soczyste. Jak dzisiaj gryża. Roztapię się w buzie, naprawdę. Polecam. Musicie to spróbować. No i do następnych odcinków. Gotuj z koksem. Mam nadzieję, że przepis wam się przyda grillowaniem, ale również to można też w domu robić
Na patelni jak najbardziej też próbowałem, też super smakuje, nie jest duża różnica. No i nie zapominajcie dać suba, żeby dostać najnowsze filmiki o gotowaniu. Smacznego!